Gdy słyszymy o grzechu, to bardzo często myślimy o pewnym przestępstwie, które człowiek dokonuje, o przekroczeniu jakiegoś prawa, które Bóg nam daje. Kwestia grzechu jest na pewno kwestią wiary, wiary w to, że Bóg jest tym, który nam daje prawa, który czegoś od nas się domaga, który pragnie, abyśmy coś w naszym życiu czynili, a czegoś nie czynili. Kwestia grzechu, popełniania go lub niepopełniania, to jest tak naprawdę kwestia naszej wiary, uznawania Boga jako prawodawcy. Gdy czytamy w Piśmie Świętym o grzechu pierwszych ludzi, to czytamy właśnie o Bogu, który domaga się od człowieka przestrzegania określonych praw i o człowieku, który te prawa przekracza. Ale czytamy także o szatanie. Czytamy o Duchu, który zwiódł człowieka. I tak dzieje się w życiu każdego z nas. Każdy z nas doświadcza kuszenia, doświadcza działania złego Ducha. To zły Duch jest odpowiedzialny za to, że czynimy zło. Oczywiście jesteśmy odpowiedzialni także my, bo my w naszej wolności wybieramy dobro lub zło. Czyniąc grzech, występujemy przeciwko Bogu, ale także występujemy przeciwko drugiemu człowiekowi. Drugi człowiek jest elementem naszego grzechu. Tak jest właśnie w opisie biblijnym. Pan Bóg czegoś od nas żąda, a my przekraczając Jego prawo, namawiamy do tego także drugiego człowieka. Grzech to rzeczywistość wiary. To Bóg, ja i drugi człowiek. Aby zgładzić grzech, aby otrzymać odpuszczenie win, aby uzyskać od Boga wybaczenie grzechu, potrzebny jest nam do tego Bóg, ale także drugi człowiek, który uczestniczy w naszym grzechu. Święty Mateusz, ewangelista, napisał tak. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Pojednanie z Bogiem to także pojednanie z drugim człowiekiem i oczywiście pojednanie z samym sobą. Grzech to rzeczywistość, która przekracza nas, która. Odnosi się do Boga i do drugiego człowieka. I to, co bardzo ważne, to obecność także tego kogoś, kto nakłania nas do złego. Trzeba wierzyć także w istnienie i działanie szatana, żeby wierzyć w to, że popełniamy grzech.